Pomnik Armii Krajowej w Lesznie powstał z inicjatywy członków Światowego Związku Żołnierzy AK już w grudniu ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz miała miejsce oficjalna uroczystość jego odsłonięcia. Uroczystość z wojskowym ceremoniałem miała miejsce na dwa dni przed 81. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się w samo południe w obecności Kompanii Honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, Wojskowej Orkiestry, Pocztów Sztandarowych Leszczyńskich Szkół i Kompanii Żołnierzy WOT. Historię leszczyńskich struktur AK przybliżył prezydent Łukasz Borowiak. Niech to będzie dla przyszłych pokoleń drogowskaz pamięci o ideałach i o całkowitym poświęceniu dla ojczyzny. Pragnę w tym miejscu podziękować inicjatorom budowy tego pomnika, oddziałowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska w Lesznie. A w szczególności chciałbym podziękować panom Markowi Goryniakowi oraz panu Andrzejowi Gumiennemu, którzy z olbrzymią determinacją dążyli do spełnienia swojego marzenia. Dziękuję również autorom projektu pomnika, są nimi profesor doktor habilitowany Wojciech Hora i profesor doktor habilitowany Karolina Komaski. Zaproponowana przez państwa wizja jest prosta, ale przez swoją symbolikę bardzo mocna i wyrazista. Minister Andrzej Dera odczytał list wystosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a wicewojewoda Aneta Niestrawska list premiera Mateusza Morawieckiego. Odczytano także apel pamięci i oddano salwę honorową. Punktem kulminacyjnym było wspólne przecięcie wstęgi. Poświęcenia pomnika dokonał emerytowany biskup poznański Zdzisław Fortuniak, a pod samym pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Na godzinę 13 zaplanowany był piknik wojskowy na terenie przyległym do Alei Juliusza Słowackiego, połączony z ekspozycją sprzętu wojskowego i poczęstunkiem wojskową grochówką. Plany pokrzyżowały jednak warunki pogodowe.